wciąż w tym balcie, jak duch w swym biurze, wpisał swój traktat przeciw naturze. Na tym sentencja pisiała śliczna. Szkoła być zimna, a polityczna. Jakieś 2-3 lata temu, jadąc samochodem w nocy z Jarkiem Stańkiem, właśnie przypomniałem sobie o tym i mówię, kurczę, a jest taka rzecz, którą napisał właśnie Gałczyński 50 parę lat temu, która jest cały czas aktualna i że, mówię, tego chyba nikt nie zrobił. Okazało się, że faktycznie była tylko jedna realizacja tego w Teatrze Telewizji i to robił Łomnicki w 50 chyba, nie chcę kłamać, 6 roku czy jakoś tak. No i przyszedł mi pomysł, żeby to zrobić. Poprosiłem Marcina Partykę, żeby zaczął pisać nuty w ciemno, żeby zaczął pisać numery. On część tych numerów napisał. No i z tym pomysłem zjawiliśmy się tutaj u dyrektora Miłkowskiego. Czysty spektakl w jakimś sensie bardzo, bardzo dynamiczny i groteskowy, ale opierający się na bardzo trudnej formie, takiej formie ruchu właściwie połączonego z działaniami aktorskimi, ale jakby ideą główną jest to, że praktycznie to nigdy się nie zatrzymuje. Jest to taki wir, który po prostu toczy się troszeczkę jak życie wokół nas, że cokolwiek się nie dzieje, to nie możesz powiedzieć stop, pauza i teraz mamy przerwę. Nie. Bulwiedź jest troszeczkę postawiony wobec świata, który jest generowany przez jego wyobraźnię. Także Bulwiedź sam w sobie się nie zmienia. Ja też jako jedyny mam przez cały spektakl jeden kostium tylko. Dlatego troszeczkę to jest tak, że właśnie to, co się dzieje wokoło, to jest właśnie świat generowany przez moją wyobraźnię, a ja troszeczkę jestem wobec tego bierny i zostaję zaskakiwany sam przez swoją wyobraźnię, przez to, co się dzieje. Mało jest już poezji w życiu naszym w ogóle i bardzo, bardzo rzadko się w ogóle ten aspekt życia pojawia. To już naprawdę tylko jacyś ludzie, którzy się tym pasjonują czy zajmują, żyją poezją, a my tacy zwykli zjadacze chleba już praktycznie poezja nie istnieje. A kiedyś każdy dziennik, każdy tygodnik w ogóle szczycił się tym, że ma na przykład z kilkoma poetami podpisane umowy, którzy pisali wiersze. No i stąd pomysł, żeby faktycznie ten poemat spróbować przenieść i żeby spróbować trochę tym strofom Gałczyńskiego, tej strofie bulwieciowej, która ona została przez niego nazwana, czyli dziesięciozgłoskowiec. Bardzo, bardzo dziwna forma, krótka, zwięzła, szybka, plebejska. Dziesięciozgłoskowcowi, żeby nadać właśnie formę muzyczną, no i żeby przenieść go tutaj. Wciąż w tym balcie, jak tu w swym biurze, pisał swój traktat przeciw naturze. Szkoła być winna, a polityczna. Tekst jest bardzo współczesny, mimo tego, że ma już chyba 60 lat, już będzie, to są lata 50. To jest bardzo, bardzo aktualny, bardzo współczesny. Moim zdaniem dotyka problemów, które dzisiaj możemy chociażby, to co nas atakuje w serwisach informacyjnych, to co nas boli, dotyka jako Polaków też, nasze różne słabostki narodowe również. Myślę, że są wytknięte w bardzo humorystyczny i inteligentny sposób przez Gałczyńskiego. Ja myślę, że mimo, że to było pisane w czasach siermiężnej komuny, nie straciło absolutnie nic na swojej aktualności. Tutaj nie ma klasycznych songów, tutaj nie ma reprys za bardzo, nie ma takiej sytuacji, że są scenki mówione, po czym śpiewane, bo tak naprawdę są scenki śpiewane i czasami scenka mówiona. I tak naprawdę jest to bardzo bogata forma i w warstwie wizualnej, i w warstwie muzycznej, i tekstowej też, że no to będzie, to taki chcemy trochę zafundować widzom roller coaster, no i zobaczymy, czy widzowie to kupią, no mamy nadzieję, że kupią.